Dzień dobry Państwu, witam ponownie w telewizji Racjonalista TV. Dzisiaj rozmawiam również z Andrzejem Dominiczakiem na tematy bieżące. Witam Cię, Andrzeju. Witam Cię. Bardzo ciekawy temat bieżący, ale zanim ten temat, to chciałbym Państwu zwrócić uwagę na świetną fryzurę Andrzeja Dominiczaka, świadczącą o tym, że skutecznie omija zakłady fryzjerskie. Ja też oczywiście przyznam się, że dawno w takim zakładzie nie byłem, a to wynika z tego, że nie wolno chodzić i odwiedzać tych zakładów. Czyli stosujemy się do zaleceń władz polskich. Ja omijam zakłady fryzjerskie od lat, co przypuszczam, że nasi wierni widzowie już dawno zauważyli. Oczywiście raz na rok czy pół roku zdarza mi się nie ominąć, ale na ogół omijam szerokim łukiem. Czyli omijasz szerokim łukiem, ale w ten czas kwarantanny narodowej omijasz szczególnie dużym tym łukiem, prawda? Czyli jeszcze bardziej skutecznie omijasz w ten czas obecnej kwarantanny. Proszę bardzo. Czy wiesz, ale wykształciło się w Polsce podziemie fryzjerskie, więc ja już nie wiem, ale się różnych podziemi spodziewałem, ale z fryzjerskiego to nigdy. Ja nie słyszę o tym po raz pierwszy, bo ja nie tylko omijam w sensie fizycznym, ale też nie zwracam uwagi ani na nadziemie, ani na podziemie fryzjerskie. Do fryzjerów mam uprzedzenie z czasów z lat późnych 60. czy wczesnych 70., kiedy byłem takim polskim hipisem, nie całkiem udanym. Pamiętam, że nawet jak dyrektor szkoły dawał mi 10 zł na fryzjera, to i tak wydawałem te 10 zł na co innego, a do fryzjera nie szedłem. Także to, jeżeli planujemy rozmowę o fryzjerach, to ja mam nie jedno do opowiedzenia z tamtym. Może nie o fryzjerach, ale temat będzie trochę pokrewny. Chociaż tej stopień pokrewności jest dosyć luźny. Chciałbym porozmawiać z Tobą dzisiaj na temat przyszłych wyborów lub tego, co te wybory miałoby przypominać. Ma to się odbyć 10 maja. I mamy wybrać prezydenta naszego kraju w wyborach korespondencyjnych. Nie wiem, czy to w ogóle nazwać można wyborami. Ale cóż, mamy dylemat. Pójść na to podobne do wyborów, czy nie pójść? I chciałbym się Ciebie zapytać, co Ty o tym sądzisz? Czy pójdziesz na takie wybory? No ja na pewno nie pójdę z wielu różnych względów. Może zanim powiem, dlaczego nie pójdę na te konkretne wybory, to powiem ogólnie, że ja w ogóle niechętnie chodzę na wybory prezydenta. To nie znaczy, że do tej pory nigdy nie brałem udziału, ale wyjątkowo tylko, ponieważ uważam, że prezydent jest, zwłaszcza taki prezydent, ale właściwie każdy taki, jaki jest opisany w Konstytucji, jest nam do niczego niepotrzebny. Kosztuje to nas rocznie kilkaset milionów. A prezydenci i tak są na ogół jakoś podwładnymi szefów partii politycznej, która ich wyłania. Oczywiście trochę inaczej było z Kwaśniewskim, bo on był de facto figurą numer jeden w okolicach ówczesnego SLD. No ale do Kwaśniewskiego też mam masę zastrzeżeń, ale nawet nie o tym chcę mówić, tylko o tym, że w ogóle w Polsce moim zdaniem niepotrzebny jest prezydent, więc to jest podłoże mojego stosunku do tej konkretnej sytuacji. A w tej konkretnej sytuacji uważam, że te wybory nie tylko nie są wyborami oczywiście, nie tylko są cyrkiem albo farsą, ale nawet dochodzę do przekonania, że są formą działalności kryminalnej, czyli kolejnym takim czynem, który ma cechy czynu kryminalnego, którego dopuszcza się ta rządząca mafia. No i nie mam ochoty w tym uczestniczyć i ze względów etycznych, o tym na razie nie mówiłem, bo mam poczucie, że udział w tej farsie naruszałby moją godność, po prostu poniżałbym się sam, biorąc w tym udział. I ze wszystkich innych względów, które wstępnie zasygnalizowałem, że mianowicie to jest jednak działalność, która narusza, która naraża nas na zarażenie. Nie jest to wielkie zagrożenie, ale jest realne i narusza na zarażenie wielu innych uczestników, no w szczególności
listonoszów i członków komisji wyborczych, nawet jeśli to będą pisowcy, czyli półfaszyści, powiedzmy, czy popieracze mafii, to jednak to są ludzie, to jacyś nieszczęśnicy będą wkręceni w te wybory, nawet jeśli entuzjastycznie to wmanipulowani. Więc generalnie, ogólnie nie tylko to narusza przepisy konstytucji, wszelkie normy państwa liberalno-demokratycznego, ale też nie rokuje, bo jednak no, duża grupa po naszej stronie lewicowo-liberalnej jest tak zdeterminowana, żeby nie wziąć udziału w tych wyborach, z najróżniejszych względów, że nie ma żadnej szansy, gdybym jednak ja, ty i jeszcze parę osób zdecydowało się wziąć udział, kalkulując w jakimś sensie, nie ma żadnej szansy, żebyśmy uzyskali dobry wynik wobec tego, że ten bojkot jest jednak masowy. No chyba, że nastąpią jakieś okoliczności przed 10 maja, które zmienią sytuację. Może na razie wystarczy. Tak, przesadą jest trochę, nawet nie tylko trochę, ale dużą przesadą jest przypisywanie listonoszom nawet czy poglądów propisowskich, czy... Nie, ja na myśli członków komisji wyborczych, nie listonoszy. Aha, to dobrze. Ale członkowie komisji wyborczych też niekoniecznie muszą być propisowcy. Ja sam kiedyś byłem członkiem komisji wyborczej i to niedawno, w czasach, kiedy właśnie PiS rządził, półtorej roku temu w wyborach samorządowych i wiem, że tam trafiają się ludzie, no, taki całkiem no, zwyczajny przekrój polskiego społeczeństwa. Że są... Grzegorz, w normalnych wyborach oczywiście. Natomiast tutaj też będzie, ale tutaj może to nie ma znaczenia. Ja powiedziałem, nawet gdyby to byli, czyli to jest tak zwany drugi tryb warunkowy, nawet gdyby to byli sami pisowcy, czyli ludzie, których raczej nie lubię, nie szanuję i tak dalej, to i tak byłoby mi szkoda. Ale mogą być nie pisowcy oczywiście. I ktokolwiek będzie, to on te wybory policzy i te głosy policzy i te głosy będą policzone moim zdaniem prawidłowo. Ale to nie o to, w tej chwili chciałem powiedzieć o czymś innym, bo powiedziałeś, że no, nie pójdziesz na te wybory. Ale zastanówmy się. I mówiąc wybory, cały czas trzymam w cudzysłowie to słowo, ponieważ to, co się ma odbyć, nie ma nic wspólnego z właściwymi wyborami demokratycznymi i takimi porządnymi, ponieważ nie ma kampanii wyborczej, nie ma równego dostępu do w ogóle do mediów, a ja nawet w ogóle nie wiem, kto startuje w tych wyborach. No, zostało 3 tygodnie, niecałe, i nie wiem, kto startuje. Wiem, że tych 6, których wiemy, że startują, to wiem, że startują, ale tam są jacyś inni jeszcze, którzy w ostatniej chwili zdobyli tę wymaganą ilość głosów i zapisali się do listy, ale nie ma żadnej listy. Ja nie wiem, kto startuje w końcu w tej chwili. Ja częściowo też nie wiem. Kolejny element tej farsy. Ale zobaczmy, co zyskujemy. Grzegorz, a propos tych, co startują i których słabo kojarzymy, jest tam ten, między innymi ten pan chyba Jakubiak się nazywa, który był w poprzednim Sejmie, a teraz w ostatniej chwili zebrał podobno te 100 tysięcy głosów i no, sugeruje się, że to było w gruncie rzeczy działanie tak. W porozumieniu z PiS-em, żeby w ogóle był drugi kandydat, ponieważ zanosiło się to, że bojkot będzie na tyle, że... Tak dobrze, Andrzeju, ja przepraszam, ale to jest nie na temat. To jest nie na temat rozmowy dzisiaj. Jest, no, ponieważ podjąłeś ten temat, że nie znasz. Ja tylko powiem, że nie znam i zakończmy na ten temat, dlatego że nie znam i koniec. Prawda? To świadczy tylko o tym, że te wybory są złe, to nie są wybory, bo skoro ja nie znam listy kandydatów na 3 tygodnie przed wyborami, to znaczy, że te wybory nie są właściwymi wyborami. I o to chodzi, tylko że uczestniczymy lub nie uczestniczymy w czymś, co nie jest w ogóle wyborami. Jest jeszcze parę innych czynników, które świadczą o tym, że to nie są właściwie wybory, na przykład tajność nie będzie zachowana, ponieważ tam będzie pakiet wyborczy, w którym trzeba będzie wpisać PESEL, więc komisja wyborcza będzie wiedziała, kto na kogo głosował i głos. Więc to, na równość czy powszechność. Ale takich powodów jest jeszcze więcej. I to, że to jest farsa, a nie wybory, cyrk na kółkach i w ogóle, to wiemy. Tylko zastanówmy się, co zyskujemy bojkotując? Nie zyskujemy praktycznie nic lub niewiele. Ja uważam, że więcej. A stracić możemy wszystko. No. Jeżeli na przykład wyobraźmy sobie, że zostanie wybrany prezydent Duda, wówczas no, nikt z pozostałych graczy nie uzna tego wyboru. Natomiast jeżeli zostanie wybrany ktoś inny niż Duda, to PiS
będzie musiał uznać tego wybranego prezydenta. Bo PiS nie może powiedzieć, no nie uznajemy tego wybranego prezydenta, niech to będzie no, ktoś tam, Iksiński, nie Duda. Nie, no może powiedzieć. Jest tak wybrany prezydent, ponieważ to PiS zorganizował te wybory. Więc PiS no, tak. będzie musiał je uznać. Natomiast jeśli wygra Duda, to wszyscy inni powiedzą, że to nie jest dobrze wybrany prezydent i on nie jest prezydentem. I chociażby ten powód mówi nam o tym, że należy te wybory, że należy na te wybory iść. Kolejna... Ja chciałem się odnieść do tego, co powiedziałeś, że moim zdaniem ten efekt, o którym mówisz, uzyskamy raczej, nie idąc na wybory, ponieważ będziemy mogli podważać prawidłowość wyboru Dudy nie tylko w oparciu o wszystkie rzeczy, które już wymieniliśmy obaj, tylko ze względu na bardzo niską frekwencję, jeżeli będzie bardzo niska frekwencja. Ale i tak będziemy mogli podważać. I tak będziemy mogli podważać. Chociażby z tego powodu, co już powiedziałem wcześniej, że to są tajne. Chciałem dokończyć zdanie. Oczywiście, że tak, z wielu różnych względów, plus w tym wypadku, jeśli bojkot będzie względnie udany i frekwencja będzie poniżej 20%, co jest dość prawdopodobne, to te wybory będą dodatkowo tak niereprezentatywne, że będziemy mieli kolejny argument. Ale Duda będzie prezydentem przez kolejne 5 lat. I według PiS-u legalnie, czyli według władz, które trzyma instrumenty państwa, bo PiS trzeba przyznać, że trzyma instrumenty państwa, ma w ręku. Ma przede wszystkim kluczyk do kasy. No, ale to się nie zmieni. Że nikt nie podskoczy, dlatego że no, wszyscy są zależni finansowo od budżetu państwa polskiego. Dlatego wszyscy siedzą cicho. I dlatego będzie Duda wybrany, to aczkolwiek nielegalnie, według nas, to będzie przez 5 lat prezydentem, będzie takim młotkowym, który młotkiem przyklepuje wszystko to, co Jarosław Kaczyński wymyśli. Grzegorz, Grzesiu, chcę się odnosić do rzeczy, które mówisz, że to była żywa wymiana w miarę możliwości. Po pierwsze, nikt nie siedzi cicho, powiedziałeś, że wszyscy siedzą cicho, bo PiS ma dostęp do pieniędzy. No. Pół narodu nie siedzi cicho. Ja mówię o zależnych od PiS, czyli od władzy. Władze, wojsko, policja. Przecież w wojsku też są chętni, którym się to nie podoba. Czy chętni ludzie, którym się nie podobają te rzeczy, ale nikt, wszyscy siedzą cicho. To nie wszyscy, nie ale że. Wystąpi przeciwko Kaczyńskiemu, bo zostanie mu zakręcony kurek z pieniędzmi. Nie reguluje. Zresztą wojsko, to ja proponuję, żebyśmy może kiedyś zrobili osobną rozmowę o wojsku, bo znam jednego wojskowego, który mi opowiada o tym, że niezadowolenie jest duże w niektórych kręgach wojskowych, na tle politycznym jednak. I co z tego niezadowolenia wynika? Nic. Nie, no bo to by, wiesz, no, gdyby wojsko się oburzyło, no to byłby już zamach stanu ewidentny, taki przemocowy i wprawdzie on by mi się podobał, ale to rzeczywiście, no... Część wojska mogłaby nie poprzeć tego zamachu stanu, ono mogłoby dojść do wojny domowej, być może na niewielką skalę, ale jednak. I to no, nie jest, proponuję, żebyśmy dzisiaj o tym nie mówili, bo to by był rzeczywiście na 3-godzinną rozmowę duży spór i trochę obok dzisiejszego problemu. Chciałem odnieść się do tego, co mówiłeś. No, chciałem zaznaczyć, że jednak o tym teraz pół narodu dyskutuje. Oczywiście drugie pół w ogóle nie wie, że coś takiego się dzieje. I na tym polega polska tragedia, moim zdaniem, że rzeczywiście pół tego społeczeństwa, czy jak ktoś woli narodu, właśnie się niczym nie interesuje. Jeżeli nawet popierają PiS, to bo im się podoba po prostu, podoba, bo podobny jest do nich. Ludowy, autorytarny, chamski, brutalny i tak dalej. Ale się jednak o tym dyskutuje i ten dostęp, ale chciałem jeszcze powiedzieć, że jeżeli nawet wyobraźmy sobie Hołownia czy Kosiniak wygrają te wybory, no to przecież PiS w dalszym ciągu ma władzę i no, ten prezydent, gdyby to był ktoś bardzo dzielny i bardzo podmiotowy, kto by wygrał jakimś cudem, no to no, mógłby troszeczkę utrudnić PiS-owi życie, a z drugiej strony... Troszeczkę, bo oni przecież już wprowadzili jeszcze, teraz mają, przejmują właśnie Sąd Najwyższy, mają Trybunał Konstytucyjny i tak dalej, i tak dalej. Trochę by utrudnił, ale po pierwsze szansa jest minimalna, to moim zdaniem, zwłaszcza przy tym bojkocie, który popiera no, zdecydowana większość stronę demokratyczną, liberalną. Także na to, stawianie na to jest na dzisiaj, a dzisiaj jest 22 kwietnia, tak? Moim zdaniem no, takie no, zupełnie, no nie zupełnie nieracjonalne, bo racjonalnie można rozważać na serio każdy wariant,
ale jest to myślenie życzeniowe w dużej mierze. I od razu chcę powiedzieć, że mimo wszystkich zastrzeżeń, które ja mam i mocnych słów, których używam, wręcz zarzucam im, że to jest, te pseudowybory mają charakter kryminalny, gdyby nastąpiły jakieś okoliczności, które by zwiększyły prawdopodobieństwo wygranej kogoś z opozycji, to bym jeszcze rozważył wariant udziału. Jak mówię, mimo wszystko i trochę wbrew sobie, czy nawet bardzo wbrew sobie, ale ze względów praktycznych. Natomiast na razie nie widać takich okoliczności, niestety, chyba że wiązać jakieś nadzieje z rozmowami, jakie Gowin prowadzi z opozycją, z częścią opozycji. Dzisiaj Gowin mówił, że prowadzi rozmowy ze wszystkimi, poza lewicą. Jeśli oni dojdą do porozumienia jakiegoś i te wybory będą za rok na przykład, no to już jest osobna sprawa, prawda, osobny temat. O tym wariancie nie rozmawiamy, bo wybory, mówimy o tych wyborach, które mają być w maju. O innych wariantach nie rozmawiamy, bo to też wykraczymy poza... Mamy te wybory, czy coś podobnego do wyborów się odbędzie. Teraz zastanówmy się, czy brać w tym udział. Moim zdaniem warto, chociażby z tego powodu, że wcale nie jesteśmy pozbawieni szans zwycięstwa. Dlatego, że te wybory będą o tyle utrudniały niektórym grupom społecznym, że to są inne wybory, one będą wymagały bardzo dużego zaangażowania intelektualnego. Trzeba będzie tę kopertę otworzyć, trzeba będzie wypełnić PESEL, trzeba będzie samemu poszukać, znaleźć. Ludzie czasami mają wielką awersję do wypełniania kwitów urzędowych. Są ludzie, którzy po prostu jak widzą kwity urzędowe, to po prostu do nich nie podchodzą. Ja się domyślam, to są ludzie raczej mniej wykształceni, mniej mający okazję do korzystania z takich kwitów. Albo bardzo wykształceni. To jest, ale oni są w dużej mniejszości. Że no. Bardzo duża część ludzi po prostu nie będzie otwierała tych pakietów, bo nie powiedzą, co to znaczy, co to za wybory. Wybory to było tak, że szliśmy po kościele do urny, tam sobie głosowaliśmy, wrzucaliśmy do urny, tam powiedzieli, jak nie wiedzieliśmy, gdzie to tam z komisji podszedł i powiedział, albo ktoś z rodziny podpowiedział, gdzie tu krzyżyk postawić, albo gdzie wrzucić do urny, do tej dziurki, czy do tej. A tutaj nagle dostaną jakiś list, do nich przyjdzie, trzeba go otworzyć, trzeba będzie wypełnić. Otwierać koperty, to jest stres i masakra dla niektórych ludzi. Tu może być szansa też takim ludziom starszym, może syn czy wnuk pomóc wypełnić. A niektórzy sobie sami dają radę. No jest nie, szanse całkiem nie są takie pogrzebane. Tym bardziej też uważam, że nawoływania polityków do tego, żeby bojkotować, mogą być bardzo nieskuteczne, bo ludzie, zwłaszcza po tej stronie tej demokratycznej, czyli antypisowskiej, mają swój rozum i mogą pomyśleć, mogą... Zdecydowana wśród 5000 moich znajomych na Facebooku jakieś 80%, bo to są prawie sami ludzie związani mniej lub bardziej z opozycją, a w każdym razie tak się wypowiadają, no naprawdę głosy przeciwko bojkotowi są bardzo nieliczne. To są głosy, ale jakie będą fakty, to jest inna sprawa. Poza tym może dojść do drugiej tury. Druga tura może wyzwolić kolejne pytania, bo druga tura to jest coś takiego, no będą, nagle zliczymy głosy przeciwko Dudzie i głosy Dudy, to może się okazać, że ktoś sobie pomyśli, kurczę, a może pójdźmy jednak do tych wyborów, bo mamy szansę tę farsę wygrać. I to by zadało, czy to by spowodowało, że władza polskiej Jarosława Kaczyńskiego nastąpiłoby po prostu takie nagłe zamieszanie, bo on robi wszystko do tej pory, co chce, a więc chce, żeby jego konkurencja przygotowała wybory i to mu się udaje. A tu nagle odmiana, konkurencja mówi nie, jednak idziemy i wygrywamy te wybory. Grzego, ten układ, pozwól, że odniosę się całą sytuację polityczną w Polsce. Naprawdę zmieniłby sytuację polityczną. Nie no, jeżeli wygramy te wybory, to nastąpi duża zmiana. No nie zmieni całkowicie sytuacji, bo PiS będzie miał dalej rząd i większość w parlamencie. O nie. Tak łatwo, bez prezydenta i bez senatu bardzo ciężko się rządzi. Tym bardziej, że wtedy mogą nastąpić rozłamy w obozie. Ale daj mi dokończyć tę myśl. Do tej pory miałem na myśli przynajmniej pierwszą turę, udział w pierwszej turze. Jeżeli w wyniku tych wyborów dojdzie do drugiej tury, czego nie wykluczam, i znowu nastąpią jakieś okoliczności, które sprawią, że no, na przykład dla mnie jest dość ważne, kto by po naszej stronie przeszedł do tej drugiej tury. No, jeżeli to będzie Kidawa, to mogę rozważyć udział w drugiej turze,
zależy jeszcze od bieżących wydarzeń, bo ja na przykład cały czas uważam za prawdopodobne, że jednak w maju nie będzie tych wyborów. No ale różne tam okoliczności mogą nastąpić i mogę w tej drugiej turze wziąć udział, zwłaszcza jeżeli wynik w pierwszej byłby jakiś zaskakująco dobry. Natomiast jeżeli przeszedłby do drugiej tury Kosiniak-Kamysz, no to się zastanowię 3 razy, bo Kosiniak-Kamysz moim zdaniem nie rokuje dużo lepiej niż Duda. No, ja uważam, że to jest bardzo konserwatywny. Ale to nie jest element układu terrorystycznego w Polsce. No ale może się nagle okazać, że się stanie elementem układu. Ale wiesz, gdyby tylko to zastrzeżenie miało decydować, to bym jednak pewnie go poparł, no bo jest w tej chwili przynajmniej po naszej stronie z grubsza. Ale ze wszystkich tych względów, które wymieniałem, plus te moje zastrzeżenia do bardzo konserwatywnego Kosiniaka, to nie wiem, no ale nie mówię, że nie, bo cały czas właśnie z dnia na dzień zmienia się sytuacja. Na przykład to, co mówiłem przed chwilą o Gowinie i o jego rozmowach z opozycją, to są wiadomości z dzisiejszego dnia, prawda? Z dzisiejszego dnia też jest wiadomość troszeczkę na marginesie głównego wątku, że właśnie dzisiaj ogłoszono, że w Niemczech zaczynają testy na ludziach nowej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Rozmawiałem dzisiaj z lekarzem bardzo fajnym, inteligentnym, bystrym, krytycznie myślącym, takim racjonalistą lekarzem, rzadkość wśród lekarzy, który twierdzi, że jego zdaniem badania mogą bardzo szybko poświadczyć skuteczność tej szczepionki. I kto wie, czy nagle się nie okaże, że w ogóle sytuacja się tak dynamicznie zmieni. Mam na myśli teraz drugą turę, bo przed pierwszą to już chyba niemożliwe. Że rzeczywiście będzie można wziąć udział, a kto wie, czy druga tura już nie będzie w zwykłym trybie na przykład w tej sytuacji. Także sytuacja się tak bardzo zmienia, że dopuszczam najróżniejsze scenariusze, włącznie z moim udziałem, zwłaszcza jeśli do drugiej tury przejdzie ktoś liberalno-lewicowy. No, oczywiście najlepiej lewicowy, ale... Jasne, ale rzeczywiście sytuacja dynamiczna może się zmienić i może w ogóle nie być wyborów 10 maja. Może nie być. Natomiast tutaj rozważamy sobie teoretycznie sytuacje, kiedy jednak one będą, te pseudo. I uważam, że my nie jesteśmy w takiej normalnej sytuacji, jak to zwyczajnie bywa w demokracji. My mamy do czynienia z terrorystami politycznymi, z którymi po prostu musimy podjąć walkę. To jest taka sytuacja, kiedy spotykasz bandytę w ciemnej ulicy z nożem i nie ma z nim negocjacji. Nie powiesz, że nie, to ja z tobą nie walczę, bo to jest błacze mojej godności. Bandyta cię obrabuje i zabije. No nie, ale w tym wypadku zawsze nie. Zawsze może być jakaś szansa, że możesz zadać jakiś niespodziewany cios temu bandycie. Możesz mieć kamień, no nie wiem, cokolwiek. I możesz się udać to, że tego bandytę pokonasz. Więc tutaj trzeba moim zdaniem podjąć te rękawice, bo nie mamy specjalnie wyjścia. Ale Grzegorz, trzeba brać pod uwagę... Realia trzeba brać pod uwagę. Ja już powiedziałem ze 3 razy, że jest ten bojkot ogłoszony trochę przez polityków, politycy tu się wahają, ale głównie przez ludzi, którzy popierają opozycję. Jest to masowe poparcie dla bojkotu w tej chwili. I biorąc to, ja biorę po prostu pod uwagę wszystkie elementy, które moim zdaniem są ważne. Bo gdyby tego bojkotu nie było i na przykład ludzie by się umawiali, dobra, tak w duchu tego, co ty sugerujesz, to na 80%, mimo tego, że ja generalnie jestem bardzo niezależny i nawet bym się mógł trochę jeżyć, bo nie lubię w takich stadnych umowach brać udziału, to ze względów praktyczno-etycznych też, no bo walka z tym reżimem ma wymiar etyczny, pewnie bym wtedy, licząc właśnie na ten efekt, o którym mówisz, wziął udział. Ale chciałem zwrócić też uwagę, że jeżeli ten bojkot to jest rodzaj broni przeciwko temu bandycie, który mnie zaczepia, tylko tyle, że jest to broń, nie, moim zdaniem bardzo silna, ponieważ to podważanie legalności tych wyborów i reprezentatywności tego prezydenta dla woli społecznej, to przy niskiej frekwencji to będzie bardzo ważny argument. Naprawdę poza tym dynamika sytuacji, nie pusty, tylko pełny, bo cały czas jest możliwe, że różne rzeczy się zdarzą, które tak osłabią ten PiS. To już się zdarzyło, bo jak niedawno zauważyłeś w którejś rozmowie ze mną, przypomniałeś,
my te wybory ostatnio, licząc tak arytmetycznie, zwyczajnie wygraliśmy. Naprawdę, no w Senacie oni w ogóle przegrali. Naprawdę wystarczy teraz, że ten Gowin i jeszcze parę osób się z różnych względów zdecydują jednak poprzeć znowu naszą stronę. No mniej lub bardziej naszą, bo ta nasza strona też jest różna, prawda? I może się okazać, że jeżeli Duda będzie wybrany na przykład 1/10 elektoratu, że to plus inne czynniki może nadać zupełnie nową dynamikę sytuacji, która doprowadzi do upadku nawet rządu PiS-u, to znaczy większości parlamentarnej. Czyli można tak grać na napięcie. Tym bardziej, jak Duda przegra te pseudowybory, to dopiero będzie dobra przyczyna do tego, żeby Gowin i jego, powiedzmy, no, podwładni odeszli. Bo jak... A to nie ma szansy przy tym bojkocie. Ja mówię w sytuacji, kiedy Duda przegra. Jak Duda przegra, to bardzo się cieszę. A jest taka szansa, tak jak mówiłem. Jeszcze jeden jest powód, dla którego warto iść. Otóż jeżeli Jarosław Kaczyński zobaczy, że może te wybory przegrać, ponieważ ludzie zdecydują się iść, może sondaże pokażą, że przy takiej dużej frekwencji może te wybory przegrać. I wtedy sam Jarosław Kaczyński przełoży te wybory. Bo wiesz, no, te wybory są niebezpieczne epidemiologicznie. Nawet te koperty, które dostaniemy, jeżeli mamy brać udział, to też trzeba powiedzieć, że trzeba też obchodzić się z tymi kopertami tak, żeby się nie zarazić. Chociaż pewnie dostaniemy kopertę bez tego zarazka. No ale zakładając, że tam ten zarazek jest, trzeba się po prostu tak zachować, jakby ten zarazek tam był. A więc rękawiczki, maski, nie wnosimy do domu, wypełniamy na zewnątrz, zaraz wyrzucamy, więc zminimalizować ryzyko. I naprawdę, jak to zrobimy, jak pokażemy, że chcemy iść do wyborów i Duda będzie mógł te wybory przegrać, to Kaczyński może się przestraszyć i przełożyć te wybory w ostatniej chwili. Gdybyśmy jakimś cudem pokazali, że pójdziemy masowo do wyborów, to ten scenariusz, który przedstawiłeś, stałby się realistyczny. Tylko ty w ogóle nie chcesz wziąć pod uwagę tego bojkotu ogłoszonego, a ja po prostu to biorę pod uwagę. Apeluję, żeby jednak tego bojkotu nie było, żeby jednak iść. Nie, no dobrze. No, to jest moje zdanie na ten temat. No, ale słuchaj, niestety, no przynajmniej sądząc po tym, co się dzieje w internecie, ale też w dyskusjach poza internetem, w których parę razy uczestniczyłem, w tej chwili podział po naszej stronie na zwolenników albo przeciwników tego bojkotu jest tak głęboki i tak radykalny i agresywny, jak to w Polsce. Ja z tym walczę w internecie, znaczy na Facebooku głównie, tłumaczę ludziom, że tu się nie ma, można dyskutować tak, jak my dzisiaj dyskutujemy. Może to być nawet troszkę bardziej gorąca dyskusja, ale nie awantura, ponieważ nam przecież i tobie i mnie chodzi dokładnie o to samo, o osłabienie PiS-u i odsunięcie go od władzy i prezydenta i rząd, prawda? I wszystkim tym, którzy ze sobą się kłócą, o to chodzi. Ale polaryzacja już w tej chwili jest tak głęboka, że zmiana postawy w ciągu najbliższych 2-3 tygodni jest bardzo mało prawdopodobna. Ale mamy 18 dni jeszcze. No dobrze. To jest jeszcze dużo czasu. Tu się może dużo wydarzyć. I między innymi tego typu dyskusje pewnie się toczą w kraju i na razie wielu z nas mówi, bojkotuje wybory, ale może w ostatniej chwili pomyśleć, no, a może jednak warto wziąć udział w tej farsie, przypominam, nie w wyborach, bo to wyborów nie będzie, to jest wiadomo. Natomiast będzie jakaś farsa, jakieś quasi co, nie wiadomo co. Ale w tym trzeba też wziąć udział, ponieważ no, jesteśmy przyparci do muru, mamy do czynienia z niebezpiecznym graczem, który nie stosuje reguł. My nie mamy wyjścia. Poddamy się, to przegramy. Ale jeżeli Kidawa z Biedroniem i Kosiniakiem i nawet i Hołownią, który przy całym swoim konserwatyzmie i katolicyzmie wczoraj w swoim jakimś tam wystąpieniu długim, bardzo emocjonalnym, zrobił na mnie dość sympatyczne wrażenie po raz pierwszy. Więc jeżeli oni wystąpią dziś, jutro czy tam za 2 dni w telewizji i wezwą do tego, żeby jednak zaniechać bojkotu, że oni się dogadali, że uznali, obliczyli, eksperci jacyś im tam radzą, jakieś badania potwierdzają, że jest szansa przy masowym naszym udziale wygrania tych wyborów, no to ja wezmę z kolei ten fakt pod uwagę, bo to
wiesz, to nie chodzi o mój konformizm lub nie, bo ja sam z siebie bym nie wziął udziału w tych wyborach ze względu na moją godność osobistą. No ale ze względu na racje nadrzędne, dobro w nas wszystkich, wtedy bym no, uznał, że to jest warta gra, być może świeczki, nawet już trudno, bo piję piwo i wezmę udział w wyborach. Piwo, żeby się odczulić, albo coś innego, żeby się odczulić. Także, ale na razie, jeżeli racjonalnie mamy rozmawiać, a chcemy oczywiście racjonalnie o tym rozmawiać, no musimy kierować się sytuacją, którą w tej chwili mamy i niestety nic nie zapowiada, jak na razie, tego wezwania do wycofania się z bojkotu. Ale tak jak mówię, jeżeli nastąpi jakieś zdarzenie, które zapowie wycofanie się z bojkotu, to będzie, to ja bardzo poważnie rozważę wtedy udział jednak w tych wyborach. Nie wiem jeszcze, co zrobię, ale rozważę. Czy to nastąpi, czy nie nastąpi, to nie wiemy. Tym bardziej, że jest to ryzykowne, ponieważ takie wezwanie do zaniechania bojkotu będzie uwiarygodniało te pseudowybory. Więc to by musiało być jakoś tak powiedziane, żeby w razie, kiedy jednak Duda wygra, żeby była furtka mówiąca, pozwalająca opozycji na nieuznanie Dudy. To jest no, trudne do zrobienia. Ja myślę, że oni mogą powiedzieć coś w duchu tego, co ty powiedziałeś, tylko jak znam tych ludzi trochę, Kidawę i Biedronia w szczególności, również Hołownię, oni mogą powiedzieć, że jednak PiS jest tak ogromnym zagrożeniem dla demokracji i dla wartości demokratyczno-liberalnych, dla ludzkiej wolności, godności i tak dalej, że mimo farsowego charakteru, czy nawet nielegalnego charakteru tych wyborów, no bo narażają ludzi, nieznaną liczbę uczestników tych wyborów i pracowników zmuszonych do udziału w tych wyborach, pracowników poczty i może nie tylko poczty, narażają ich zdrowie i życie, więc to nadaje charakter kryminalny całemu temu przedsięwzięciu. Że on, ale mimo tego, ze względów tych na interes narodowy, oni jednak wzywają do udziału. Ja myślę, że to będzie wystarczające uzasadnienie, tylko oni musieliby się w tej sprawie dogadać. Na razie nic na to nie wskazuje, dlatego moim zdaniem bardzo racjonalnie mówię, że na razie uważam, że to nie ma sensu. Tym bardziej, że no, przewaga tam strony liczebna, nawet dzisiaj zauważyłem kolejne osoby na Facebooku na swoim tym wizerunkowym zdjęciu nalepiają, gotowe są już takie nalepki, tam nie biorę udziału w wyborach czy coś takiego. Ja tego nie robię, bo nie lubię się tak etyzować, ale to jest no, masowy ruch. Nie, no to jest słuszne, bo to jest wyrażenie swojego poglądu na ten temat, na tę sytuację. To jest wyrażenie dezaprobaty. I taka dezaprobata jest potrzebna. Natomiast w ostatecznym rachunku należy, moim zdaniem, dobrze się nad tym zastanowić, czy nie warto jednak zawalczyć, ponieważ jest duża stawka do wygrania. Tutaj naprawdę idzie o naprawdę ogromną stawkę, bo to może oznaczać koniec PiS-u. A ta perspektywa jest naprawdę słodka. Więc Grzegorz. Może warto jednak, tym bardziej, że nic nie tracimy, bo w razie, gdy jednak Duda wygra, to i tak te wybory będą podważane, i tak duża część krajów europejskich, światowych nie uzna prezydenta, duża część uzna, ale powiedzmy te kraje się podzielą po połowie i nie... Białoruś uzna na pewno, a kraje demokratyczne nie uznają. Unia już zapowiedziała, nie tylko Unia. Dzisiaj były informacje o OBWE, które zapowiedziało już, że te wybory nie będą demokratyczne. Ktoś, kto się wypowiadał w telewizji na ten temat z OBWE, powiedział, że głównie chodzi o to, że nie ma kampanii, że opozycja nie ma równego dostępu do mediów i tak dalej, i tak dalej. No, samo to skwalifikuje te wybory, bo właściwie zwróć też uwagę, że jeżeli oni ogłoszą, czy politycy ogłoszą, czy poproszą nas wszystkich o to, żebyśmy jednak wzięli udział i przegrają, no to wtedy tamci powiedzą, że to są w pełni legalne wybory, że wiadomo, że sytuacja jest nadzwyczajna, więc pewne elementy były robione w trybie nadzwyczajnym, ale jeśli mimo to Duda wygra, to dopiero osłabi naszą pozycję, a zacementuje, jeśli to jest dobra forma tego słowa, siłę i przewagę pewnego rodzaju, jaką w tej chwili ma PiS z Dudą. No, ja uważam, że nie, że nawet jeżeli wygra, to i tak te wybory nie będą wyborami legalnymi,
nawet jeżeli opozycja nie wezwie do bojkotu. No będą nielegalne, oczywiście. Będą nielegalne i prezydent będzie uznawany za dużą część społeczeństwa. Jeżeli nasi przywódcy opozycji wezwą do udziału w tych wyborach, mimo tego, że nie mają równych szans udziału w kampanii wyborczej i przegramy te wybory, no to nasza pozycja niewątpliwie się osłabi w porównaniu z sytuacją, kiedy my nie bierzemy udziału w tych wyborach, bo są nielegalne, a Duda wygrywa jakąś groteskową liczbą głosów. No co do tego... Gdyby szanse rzeczywiście były żadne, to wtedy rzeczywiście można by było bojkotować, ale moim zdaniem szanse wcale nie są takie małe na zwycięstwo. Wcale, żeby tylko doszło do drugiej tury, a w drugiej turze mogą się dziać naprawdę niespodziewane rzeczy. Słuchaj, dokąd nie nastąpiła pandemia i nie zaczęły się dziać zupełnie nowe rzeczy, to ja też uważałem, tak zresztą jak rozmawialiśmy rok temu mniej więcej przed wyborami do parlamentu, że po pierwsze szansa na drugą turę jest bardzo duża i że zwycięstwo, ktokolwiek by z naszej strony nie przeszedł do tej drugiej tury, jest bardzo prawdopodobne. No ale jednak dzieje się, co się dzieje, to już nie chcę powtarzać siódmy raz, co się teraz dzieje, prawda? I rzeczywiście, no jednak niektóre przynajmniej badania poparcia dla partii w tej chwili, tam przedwczoraj chyba analizowałem, no pokazują, że jest wzrost poparcia dla Dudy i o tyle to jest prawdopodobne, tego wątku nie dotykaliśmy jeszcze, że podobny efekt uzyskali wszyscy tacy niedemokratyczni, autokratyczni, autorytarni i ciemni, prymitywni przywódcy we wszystkich krajach, w których oni rządzą. I Trump ma zwiększone poparcie i to nawet o wiele bardziej niż Duda. I Johnson w Anglii, i Orban na Węgrzech. Wszędzie tam w reakcji na ten stres no, duża część społeczeństwa, która w gruncie rzeczy jest antyliberalna i antydemokratyczna, no jakoś odruchowo na poziomie organizmu szuka silnego kogoś, na jakim można by się oprzeć. Ja to mówię złym tonem, bo powinienem mówić to albo szyderczo, albo agresywnie, bo mnie to oburza i brzydzi w ludziach, w wielu ludziach, że właśnie tak reagują na sytuacje zagrożenia. Ucieczką od wolności, którą opisał Fromm już w latach 30., prawda? I to następuje, więc to tym bardziej zapowiada, że te wybory... No one są, też nie użyłem do tej pory tego słowa, skrajnie niesprawiedliwe, no skrajnie, bo naprawdę Kidawa, Biedroń i wszyscy inni, no mają tak małą, o tyle mniejsze szanse prezentowania się swojego stosunku do kolejnych wydarzeń, kolejnych pomysłów ewentualnych i tak dalej, że a Duda ma nieomal nieograniczoną też oczywiście przy udziale telewizji publicznej, która cały czas gra wyłącznie na jego korzyść. W sumie ta rozmowa raczej mnie umacnia w tym, tak, żeby... No, ale raczej, nie stanowczo, mimo tego, że to może wskazywać na to, że stanowczo. No tak, no cóż, przedstawiliśmy swoje racje, za i przeciw. Myślę, że wszystkie racje były przedstawione. Sam jestem ciekaw, co się wydarzy, bo... Nie, no ja też. Bardzo ciekawa. Znaczy, stawiam jednak na to, że tych wyborów nie będzie. Gowin dzisiaj trzy razy mówił, mimo tego, że Olejnik próbowała od niego uzyskać jakieś deklaracje dotyczące 10 maja, to on za każdym razem zaczynał odpowiedź od tego, że jego zdaniem te wybory nie mogą się odbyć. Oczywiście możliwe jest 17 i 23 ewentualnie, ale no, ja uważam za... Są różne plany przełożenia tych wyborów. Hołownia mówi, żeby po prostu ogłosić stan wyjątkowy, czy jakiś podobny do wyjątkowego, o 3 miesiące odroczyć i po 3 miesiącach zobaczyć, czy można przedłużyć ten stan albo nie. Tak. Budka, wiadomo, proponuje odłożyć o rok. Nie wiem dokładnie, no, Gowin chciał 2 lata, ale chyba się już z tego wycofał, teraz negocjuje. Ja bym stawiał generalnie, gdyby ktoś mnie teraz pytał, prosił, znaczy ty mnie pytasz, czy obaj siebie pytamy, ale gdyby był rodzaj jakiegoś głosowania, za którą opcją rozwiązania problemu jestem, to ja bym był za tym, żeby ogłosić stan wyjątkowy, odroczyć o 3 miesiące i za 3 miesiące zobaczyć. Jasne. Podczas dzisiejszej rozmowy chodziło nam o to, żeby odpowiedzieć na pytanie, co robić 10 maja, czy iść na wybory, czy nie.
I mam nadzieję, że Państwo uzyskaliście dwie możliwości, jedna taka, druga taka i argumenty za i przeciw. I zobaczymy, co z tego będzie i zobaczymy, jak się zachowa polskie społeczeństwo. A sprawa jest bardzo tak swoją drogą interesująca, no bo stopień niewiedzy na temat tego, co się wydarzy, jest skrajnie wysoki. Grzegorz, bardzo się cieszę, że powiedziałeś, że sprawa jest interesująca, bo ja też tak uważam, że to jest jedna z wielu ciekawych, również intelektualnie i społecznie, i etycznie pod wieloma względami, jedna z wielu ciekawych spraw, do których również właśnie powinniśmy podchodzić z tej strony, że to jest ciekawe zagadnienie, bardzo złożone. I między innymi dlatego moim zdaniem wartość naszej rozmowy polega nie tylko na tym, a nawet może nie przede wszystkim na tym, że przedstawiliśmy różne argumenty za i przeciw, ale że pokazaliśmy, że można o tym normalnie rozmawiać. A ja bym nawet powiedział, że trzeba o tym normalnie rozmawiać, a nie się awanturować, bo niestety przynajmniej w mojej bańce internetowej, facebookowej, a nie jest to naprawdę najgorsza możliwa bańka, no w tej sprawie toczą się, jak to w Polsce, prawie wyłącznie kłótnie. Mimo tego, że wszystkim chodzi o to samo i tylko inaczej szacujemy różne prawdopodobieństwa. Ty uważasz na przykład, że jest większa szansa na wygraną, mnie się wydaje, że tam ze względu na różne czynniki jest mniejsza. No i to jest pewna niezgoda, ale to nie jest taka niezgoda, która może moim zdaniem uzasadniać jakiś konflikt i kłótnie. No po prostu tu tak naprawdę nie wiadomo. Dlatego to jest ciekawe, rzeczywiście ciekawe, interesujące i zobaczymy. No pewnie co dwa dni będzie się zmieniał obraz sytuacji. Tym apelem Andrzeja Domieńczaka o kulturalną rozmowę i rzeczowe argumenty, również w tak nietypowych tematach, chciałbym zakończyć naszą rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Ci, Andrzeju. Ja Tobie dziękuję, Grzegorzu, i Państwu też dziękuję i do następnej rozmowy, mam nadzieję, w bliskiej przyszłości.